Gdybyś mógł kupić w sklepie tylko jedno warzywo, to mimo bardzo trudnej decyzji najlepszym wyborem byłaby cebula. Ta niedoceniana, nieromantycznie pachnąca roślinna kulka to prawdziwa bomba zdrowia, która już dziś, drobno pokrojona, powinna znaleźć się na Twoim talerzu. Dlaczego? O tym będzie dzisiejszy film. Hipokrates, ojciec medycyny, używał cebuli jako środka zapobiegawczego na różnego rodzaju bóle, stany zapalne czy też zakażenia. Kilka tysięcy lat temu również Chińczycy zauważyli ogromny wpływ tej rośliny na zdrowie, używając jej w leczeniu wielu przewlekłych schorzeń. A jeszcze nie tak dawno temu, po średniowieczu, cebula była tak cenna, że miała status waluty, którą płacono za wynajem nieruchomości. Co takiego ukrywa w sobie cebula, że przez wieki była tak cennym środkiem leczniczym, aż w pewnym momencie historii stała się pieniądzem? O tym, jak wiele może zrobić cebula dla Twojego zdrowia, będzie cały dzisiejszy odcinek. Niestety cebula rzadko gości na naszych stołach, a to wielka strata dla naszego zdrowia, w szczególności w czasach pandemii chorób cywilizacyjnych, a w tym cukrzycy typu drugiego czy też chorób nowotworowych, w zakresie których cebula ma niesamowite rezultaty prozdrowotne, w które aż trudno uwierzyć. I o tym będzie dzisiejszy odcinek. A jeśli jeszcze się nie znamy, ja nazywam się Marek Skoczylas, jestem lekarzem i promuję zdrowy tryb życia. Zapraszam na dzisiejszy film. A więc dzisiejszy film rozpoczniemy od wpływu cebuli na profilaktykę chorób nowotworowych, a później przejdziemy do tematyki cukrzycy typu drugiego i pozostałych zagadnień. Oczywiście mówiąc o właściwościach antynowotworowych, mówimy o zapobieganiu tym chorobom, a nie o ich leczeniu. Te dwa pojęcia trzeba wyraźnie rozróżnić. Dlaczego zatem cebula może znacząco zmniejszyć częstość występowania chorób nowotworowych i jaki jest mechanizm tego działania? Po pierwsze, cebula będąc pożywką dla bakterii jelitowych powoduje, że te produkują krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, czyli substancje, które chronią przed rozwojem nowotworów. Po drugie, roślina ta zawiera w sobie różne antynowotworowe substancje, które zabijają raka w zalążku, jeśli tak to można określić, takie chociażby jak kwercetyna czy allicyna o udowodnionych antynowotworowych właściwościach. A dla ciekawskich, w telegraficznym skrócie dowody na prawdziwość tych słów. Badanie z 2019 roku. W tytule czytamy: spożywanie czosnku i cebuli może obniżyć ryzyko rozwoju raka jelita grubego. W treści odnajdujemy informację: szansa na rozwój raka jelita grubego była o 79% niższa u dorosłych, którzy spożywali duże ilości warzyw, takich jak czosnek czy cebula, w porównaniu z tymi, którzy spożywali ich małe ilości. Myślę, że badanie naukowe i liczby w nim przedstawione nie wymagają dalszego komentarza. Przejdźmy dalej. Ale o cebuli i nowotworach warto powiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną informację, w szczególności dla osób, które spożywają mięso. Jak być może wiemy, poddawanie mięsa obróbce termicznej powoduje powstawanie w nim heterocyklicznych amin aromatycznych o silnych właściwościach rakotwórczych. A co z tym wszystkim wspólnego może mieć cebula? Okazuje się, iż marynata olejowa, która zawiera w sobie czosnek, cebulę i sok z cytryny, zmniejsza o 70% ilość tych szkodliwych związków w smażonym mięsie. Oto dowód naukowy. Badanie z 2007 roku. W tytule czytamy: wpływ marynat olejowych z czosnkiem, cebulą i sokiem z cytryny na powstawanie heterocyklicznych amin aromatycznych w smażonych kotletach wołowych. W podsumowaniu możemy przeczytać: optymalne ilości cebuli, czosnku i soku z cytryny, które osiągnęły maksymalną redukcję heterocyklicznych amin aromatycznych, obliczono na 31, 28 i 14% w marynacie. Czyli jeśli mamy zamiar smażyć mięso, czego serdecznie Państwu odradzam, ale dla upartych podpowiem, najpierw należy zamarynować sobie takie mięso między 5 a 7 godzin, oczywiście w oleju, który zawiera w sobie czosnek, cebulę i sok z cytryny. To pozwoli nam zmniejszyć ryzyko rozwoju choroby nowotworowej. Ale tutaj kolejna ważna rada. Cebula połączona z olejem, a głównie z oliwą, wykazuje jeszcze jeden antynowotworowy mechanizm. Okazuje się, iż cebula połączona z oliwą w znaczący sposób zwiększa dostępność bioaktywnych związków, które zawarte są w wielu roślinach, takich chociażby jak likopen, który zawarty jest w pomidorach, który w znaczący sposób poprawia stan naszego zdrowia. Wykazuje bowiem antynowotworowe właściwości, w szczególności w zakresie naszej prostaty.
Badanie z 2020 roku. W tytule czytamy: wpływ cebuli w sosach pomidorowych na izomeryzację i biodostępność bezbarwnych karotenów. W treści czytamy: udowodniono, że cebula jako interesujący składnik sprzyja izomeryzacji likopenu i zwiększa biodostępność likopenu całkowitego. A teraz przejdziemy do cukrzycy. Ponieważ jest to film o cebuli, a nie o cukrzycy, to o cukrzycy powiem tylko jedno ważne zdanie. Konwencjonalne leczenie tej choroby wydaje się nie przykładać wystarczającej uwagi na kwestie związane z odpowiednim przygotowaniem diety, co doskonale dokumentowały moje poprzednie filmy, chociażby o wpływie lepkości błonnika czy też kolejności posiłków na poziom glukozy we krwi. Wydaje mi się również, że przeoczono także wpływ cebuli na leczenie tej choroby. Możemy dojść do takich wniosków, przyglądając się badaniu naukowemu z 2010 roku, w którym to badaniu klinicznym chorym podawano właśnie cebulę. Okazuje się, iż niecałe 100 g świeżej cebuli dziennie pozwoliło obniżyć poziom glukozy we krwi na czczo aż o 40 mg na decylitr. Osoby, które leczą cukrzycę, zdają sobie doskonale sprawę z tego, jak ogromna jest to wartość. Sprawdźmy dowody naukowe. Badanie z października 2010 roku. W tytule czytamy: wstępne badania kliniczne wpływu na hipoglikemię czerwonej cebuli u pacjentów z cukrzycą typu 1 i typu 2. We wnioskach czytamy: spożycie surowej czerwonej cebuli w ilości 100 g spowodowało znaczne obniżenie poziomu glukozy we krwi na czczo o 40 mg na decylitr. Przypuszcza się, iż związkami odpowiedzialnymi za ten rodzaj oddziaływania cebuli na poziom glukozy we krwi jest np. kwercetyna, która ułatwia wykorzystanie glukozy poprzez komórki naszego organizmu, a w tym również zmniejsza insulinooporność. Oczywiście kwestią otwartą jest spożywanie surowej cebuli. Czy każdy jest w stanie zaakceptować jej smak? Na to pytanie odpowiedź pozostawiam Państwu. Kolejną niezwykle ważną właściwością cebuli jest zdolność do hamowania pomnażania bakterii Helicobacter pylori. To może być niezwykle korzystna cecha dla wszystkich osób borykających się z wrzodami żołądka. Te osoby, które chorują na tę przypadłość, doskonale wiedzą, jak trudno jest doprowadzić do wyleczenia tej choroby. I mimo iż cebula jako pojedynczy składnik nie jest idealnym kandydatem do monoterapii wrzodów żołądka, to połączona już np. z żurawiną czy innymi substancjami o tych samych właściwościach zdecydowanie poprawia wskaźnik skuteczności wyleczeń. Następna cenna właściwość cebuli to zdolność do regulacji poziomu lipidów w naszej krwi. Mowa tutaj głównie oczywiście o poziomie cholesterolu, ale także trójglicerydów. Jakie korzyści odniesie potencjalny Kowalski dzięki właściwościom cebuli w tym zakresie? Przede wszystkim zdecydowanie zmniejszy się ryzyko rozwoju chorób układu krążenia, które są główną przyczyną zgonów na całym świecie. Co bardzo istotne, w odróżnieniu od cukrzycy, aby odnieść wymierną korzyść w zakresie obniżania poziomu cholesterolu, wystarczy nam od 30 do 40 g świeżej cebuli w ciągu dnia. W zakresie układu sercowo-naczyniowego warto wspomnieć o jeszcze jednej ważnej zależności. Warto w tym miejscu dodać, że cebula może mieć również wymierny wpływ na poziom ciśnienia w naszej krwi, o czym najlepiej przekonają się osoby chore na nadciśnienie. O ile zakres obniżenia ciśnienia nie jest zbyt imponujący, bo waha się w granicach 7 mm supertęci, to pamiętajmy, że sumując małe składowe naszej diety, możemy uzyskać dużo lepszy efekt. Zatem łącząc cebulę z innym składnikiem pokarmowym o tym samym działaniu, chociażby na przykład z pomidorem, w którym zawarty jest potas, możemy wartość tę znacząco podnieść, bo jedna i druga roślina obniża ciśnienie poprzez inny mechanizm. Zaznaczyć także należy, że spożywanie cebuli w różnej formie może być użyteczną strategią walki z chorobami naszych kości. Jest to oczywiście szczególnie korzystne dla osób w wieku starszym, u których zwiększa się częstość występowania choroby o nazwie osteoporoza. Osteoporoza, przypomnę, powoduje, że nasze kości stają się słabe i mogą ulegać sporadycznym złamaniom i w tym miejscu pomocna może okazać się cebula. W jednym z badań naukowcy dowiedli, że picie 100 ml soku z cebuli dziennie już po 2 miesiącach zmniejsza ryzyko rozwoju chorób kości u osób starszych.
Możemy o tym przeczytać w badaniu naukowym z 2016 roku pod tytułem Spożywanie soku z cebuli moduluje stres oksydacyjny i łagodzi ryzyko chorób kości u osób zdrowych w średnim wieku i po menopauzie. To, o czym również należy wspomnieć, to fakt, że cebula jest przyzwoitym źródłem błonnika, który jest pokarmem dla naszych bakterii jelitowych. A te, przypomnę, o czym mówiłem już niejednokrotnie w swoich wcześniejszych odcinkach, wytwarzają krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe. Działanie tych substancji jest różnorakie. Mają one właściwości przeciwzapalne, antynowotworowe, wspierają układ immunologiczny, jak również regenerują nasz układ nerwowy. A teraz udzielę Państwu nieco informacji praktycznych na temat samej cebuli. Pamiętajmy, że jeden ze związków czynnych, a dokładniej mówiąc allicyna, która zawarta jest w cebuli, tworzy się dopiero po zniszczeniu ściany komórkowej rośliny. Zatem warto pokroić sobie cebulę na jakieś 5-10 minut przed spożyciem, by maksymalnie skorzystać z jej prozdrowotnych właściwości. Następna wskazówka. Jak szybko obrać cebulę? Zamiast skrobać czy też obierać ręcznie cebulę, pamiętajmy, że najlepiej jest przekroić cebulę na pół, następnie odciąć końcówki i wtedy bardzo szybko jesteśmy w stanie ściągnąć z niej wierzchnią skórkę. Natomiast jeśli cebula jest młoda, to w celu uzyskania tego efektu należy ją bardzo delikatnie podgrzać w wodzie. Kolejna porada tyczy się jej przechowywania. Pamiętajmy, że cała, nienaruszona cebula powinna leżeć w chłodnym, suchym i ciemnym, ale dobrze wentylowanym miejscu. Może być to na przykład piwnica czy też spiżarnia z wentylacją. W przeciwnym wypadku może zacząć kiełkować i gnić. Natomiast już obraną cebulę możemy trzymać od 12 do 14 dni w lodówce, natomiast pokrojoną do 7 dni. I to była ostatnia informacja w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za Państwa uwagę i jak zawsze zapraszam do kolejnego filmu. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.